Siemanko, witam was w kolejnym z odcinków. Mam nadzieję, że coś widzicie. Czegoś tu brakuje. Gdzie jest tranzyt? Zaraz wam powiem, bo to jest bardzo ciekawe. A tu pies chyba za szczurami grzebie. Co tam masz? No? Oj, ty skurczysynie, ty ściemniaczu. Dobra, lecę wam pokazać, czemu nie ma tranzyta. Widzimy się za chwileczkę. Idziemy do rzeki. O, jesteś, ale tu mokro. Jasny biorę. Wszystko, kurde, normalnie mokre. Pada przez cały tydzień, dosłownie przez cały tydzień, non-stop prawie, że pada. I wam pokażę, o co chodzi i czemu może być problem. Problem może być dlatego. Nie wiem, czy to tu widzicie za dobrze, ale mi rzeka prawie wylała i prawie mnie zalało. Już dwa razy mi się upiekło i prawie mi zalało. Na szczęście już widzę, że woda schodzi, więc kurde, nie jest źle, bo przestało przez godzinę, udało się, że przestało padać, chociaż znowu zaczyna, kurde. Teraz nie wiem, co to się dzieje, leje non stop. Wyszło na to, że niestety musiałem ewakuować tranzyta. I żyjemy w pełnej gotowości, jak to mówią, by się przyszykować na najgorsze. Pytacie się mnie, czemu nie jeżdżę TTR-ką, czemu to, czy ty, czemu tamto. Jak widzieliście po karcie społeczności, kupiłem platynki do WS-ki, lecz no niestety będziecie musieli chwileczkę poczekać, zanim to tam zrobię. W garażu będzie ciężko, nie będzie nic widać. Nie chcę mi się nawet świecić, tylko przeszedłem na kontrol tej grzebie przy skuterze. Ale powiem wam, że nawet to GoPro ładnie nagrywa przy słabym świetle. Cóż, no bo będę już kończył ten odcinek, żeby ogólnie puścić wam to jak najszybciej. Kurde, zaczyna znowu padać. Mam tu jeszcze dużo chowania, takich kurde przygotowania się, żeby mi nic tu nie pozalewało jakby co. No... Dobra, no nie przedłużam, no. Mam nadzieję, że nie wyleje rzeka, że przestanie to wreszcie padać na dłuższy okres czasu, żeby ta woda zeszła. I żeby, kurde, wreszcie mógł sobie coś pojeździć, porobić przy tym... przy tych motorach. No, jakby co, mogę was tylko tyle przygotować, że jak będzie źle z tą pogodą, to mogą się w odcinki troszeczkę odsunąć, na 2-3 dni może nie być odcinka, ale to zależy wszystko od pogody, jaka będzie, więc no ja się z wami żegnam. Życzcie mi szczęścia, żeby się pogoda poprawiła, więc do następnego, na razie, trzymajcie się. 3, 2, 1, go!